O kochani chyba ym, te pierwsze parę minutek będziecie miały trochę nie wiem czemu w odwróceniu nie wiem czemu tak się stało nie rozumiem ale zdjęłam telefon ze statywu i teraz wiem że oglądacie tak jak trzeba więc y, nie będzie do góry nogami także wybaczcie kochani tylko tylko te burzowe pola zobaczyliście na pewno inaczej ale karta wygląda tak to jest wasza Panienka, także skarby za niedogodności na samym początku, przepraszam. Zrobię już dla Was krzyż celtycki. Karty dopowiadające już tutaj dla Was, kochani, leżą. Będą na, na 1001%, także się nie martwcie, nie przejmujcie. One będą, ja je sobie hmm, przełożę. Nie dam sobie na dół, bo jeszcze je zrzucę. Także skarby, nie gniewajcie się na mnie, bo. Wiecie, jak to jest? No, po burzy przychodzi słońce. Karta znacząca dla Was, czyli karta główna, karta, która moim zdaniem powinna Was mi tutaj pokazać, co przeszkodzi, bym powiedziała, co będzie w podstawie naszego dzisiejszego czytania, co by mogło odejść w lipcu. Zupełnie do przyszłości, co macie w głowie, a co oznaczałoby dla Was ten lipiec. Zobaczymy też połowę miesiąca, jak to będzie wyglądało. Przede wszystkim, Wy jak się będziecie czuć w połowie miesiąca, co otoczenie ma do zrobienia, do powiedzenia, czy macie tam nadzieję, czy obawy. No i karta rady. U samej góry. Dobra? Teraz jakoś mam wrażenie, że, że mi się źle poukładało, ale ja będę wiedziała, kochani, która karta jest która. Prawda, prawda i tylko prawda. Pogodzenie, wyciągnięcie ręki na zgodę, rozwód, zwycięstwo, wygrany spadek. Otrzymanie dobrych wiadomości. No, no, no. Urlop, zakochanie się. No, no, no. Byle tak dalej, proszę Państwa, byle tak dalej. No to co, zaczynamy. Pewnie, że tak. Chciałam Wam przed chwilą powiedzieć, że jak tak kamera mi się źle odwróciła. Czy tej pierwszej karty nie będziecie miały właśnie takiej trudnej? I macie trudną kartę na dzień dobry. Co ona oznacza? Postawienie na swoim. Upartość. Przekroczenie uprawnień, przekroczenie swoich możliwości. Zobaczcie. Ta osoba się uśmiecha, ale wygląda jak diabełek. I proszę Państwa, dla Was jest to informacja, że przyczepi się do Was, bądź już jest u Was osoba, taka, która się uśmiecha, a robi Wam za plecami. Osoba, która mówi, że Ty się mylisz, ona wie najlepiej. Osoba, która kopiu kopiuje ciebie, będzie chciała ustawić cię po kątach. Ja nie wiem, czy to jest twój brat, mama, tata, siostra, partner, partnerka, ale będzie chciała ta osoba za, mm, zamanifestować swoje potrzeby. A wy? <todgłosy> A wy nic nie powiecie. Będziecie działać w ukryciu, potajemnie. Będziecie tajemnicze. Złożycie, tak jak powiedziałam, pozew. Tam z kimś się jakoś ułożycie. I odniesiecie mały sukces. Dzięki czemu? Dzięki sprytowi. Nie dacie się wciągnąć, moim zdaniem, w walkę. Czy też można by powiedzieć, nie dacie się wciągnąć w kłótnie, nie dacie się wciągnąć w konflikt, bo w rękawie będziecie mieli jakiegoś asa? Dokładam. Kochani, to jest na temat miłości. Ta osoba, o której mówiłam, że próbuje wam tutaj coś, coś ugrać. To jest bliski Wam człowiek, kobieta, mężczyzna, partner, mąż, partnerka, żona, przyjaciółka. Musicie nauczyć się stawiać granice. Możliwe, że ta burza jest przed Wami, i możliwe, że ta osoba zrobi tą burzę, a Wy już będziecie przygotowani. Stąd karta księżyca, że Wy działacie w ukryciu i w odpowiednim momencie. Będziecie wiedzieć, co zrobić, bo ta karta mówi, że jeżeli ta osoba zaatakuje, to ty będziesz wiedzieć, czy walczyć, czy się wycofać. I mam też takie poczucie, że trochę będziecie przyciągać przy, przepraszam, przyciągać ja sobie tylko chciałam dać nogę na nogę i się pomyliłam będziecie przyciągać osoby trudne. Jeżeli już to wiecie, to może nie zwierzajcie się ze wszystkiego, może nie mówcie wszystkiego, może zachowajcie trochę tajemniczości, może powiedzcie tej osobie, że się zastanowicie, bo zapali wam się czerwona lampka, zapali wam się coś w momencie i powiecie. Tak czułam, że ta osoba jest inna, że tu jest pięknie, ładnie. Mówi tak i tak, robi prezenty. Mówi bardzo często taka osoba mówi kocham, a jej prawdziwy charakter jest taki inny. Nie pokazuje, że kocha, bo pokazuje wręcz przeciwnie, coś innego. Ja myślę, że ta osoba może mieć konflikt sama ze sobą, może być w ogóle cholerykiem, może być w ogóle osobą inną niż wy. I wyczujecie to w odpowiednim momencie. Po prostu was oświeci. No? Zobaczmy, co jest w przyczynie problemu. No, właśnie, brak umiaru, brak zahamowania. Ta osoba nie chce wyciągnąć pierwsza ręki na zgodę, ta osoba nie robi tego szczerze. Nawet jak powie, przepraszam, to potem zrobi tak samo i to nie z jej winy. Bardzo często taki układ, który ja tu widzę, mówi, że Wy już znacie, że Wy poznacie w mig, w lot zamiary. I to, co chce powiedzieć, zrobić ta osoba. Dlatego w porę się przygotujecie. Dla części z Was naprawdę będzie to miesiąc, kiedy się będziecie rozstawać. Kiedy osoba Was będzie przekonywać, żeby, żebyście zmienili zdanie, żeby wróciła, żeby mogła um, być z Wami. Będzie powtarzała, jak Was kocha, będzie dużo pisać, dużo dzwonić. Nie oszuka Was. Nie oszuka Was. Bo Wy już to wiecie teraz, że ta osoba się nie zmieni, bo przy piątce była w osoba się nie umie zmienić. I żebyście nie miały potem problemów. Mam tu też taki przekaz, że możecie mieć w miejscu pracy osobę, która jest non-stop konfliktowa, non-stop się was czepia, która nie ma umiaru ze swoim zachowaniem, która tu jest taka piękna, delikatna, ładna, ach, och, a tak naprawdę ma dwie twarze, dwoje oblicza. To wy macie w tym miesiącu tą siłę przebicia, żeby ją Zdemaskować, żeby odkryć prawdę, bo za sprawą czyjąś mam wrażenie, że ktoś wam przyjdzie i powie, i zdążycie zapobiec zwolnieniu, może i naprawieniu opinii dla siebie. Czuję, że, że tu będą przeprosiny, ale chyba na piśmie przeprosiny ogólne. No. Słuchajcie, mam też wrażenie, że um, moje kochane single, które mnie teraz słuchają, um, będą miały dość tej osoby, bo będziecie się czuły za mało zaopiekowane, za mało y, ta osoba o was dba, za mało tutaj będzie my a za dużo będzie ja, czyli ta osoba będzie ja to, ja tamto, bo ja mogę teraz, teraz się z tobą spotkam, bo ja. I wy wyczujecie, że coś jest nie tak, w porę wyczujecie. Niektórzy wyczują drugą osobę. Zauważycie, że to wy zawsze prosicie się, a przyjedź, a zadzwoń, a to, a ta osoba zajęta, zapracowana, tylko zadzwoni, zapiszę, możecie też poznać osobę przez internet, ale uważajcie, naprawdę uważajcie, bądźcie czujni, bo ta osoba może nie być tą, za jaką się podaje. Podaje się za miłą, sympatyczną, a może się okazać zupełnie kimś innym. Nie stracicie równowagi, nie stracicie swojej charyzmy i siły w miesiącu lipcu. Walczcie o swoje zdanie, walczcie o siebie, pokonujcie wszelkie trudności. Jeśli trzeba, wynajmijcie adwokata, jeśli trzeba, stańcie twarzą w twarz z problemem. Do, do przeszłości odejdźcie. Pewnego rodzaju delikatność, już nie dacie się omamić. Nie dacie się złapać, moim zdaniem, na piękne słówka, ale też może jakaś kobieta z trygonu yy, wody odejść z waszego życia, zniknąć, rybarak, skorpion. Powiecie, dość. Nie chcę już z Tobą utrzymywać kontaktu, bądź ten wybór będzie należał Wy albo ona. Tak? I będziecie chciały żyć po swojemu tak jak chcecie. Będzie kochani tak, jak sobie zaplanowałyście. Część z Was chce pojechać na wakacje, na urlop i to zrobicie. I będziecie pięknie, cudownie spędzać czas. Trójka buław. Tak. Jest wyjazd krótki, piękny, odpoczynek, radość. Wreszcie zobaczycie, że odetchniecie, odżyjecie przede wszystkim, poznacie nowe osoby i w połowie miesiąca tak, pięknie. Cudownie. Szóstka mieczy. Odcinacie się od kłopotu. Odcinacie się od głupka. Odcinacie się od nawiedzonej baby. Odcinacie się od problemu. Wyjeżdżacie, zamykacie drzwi. Wyprowadzacie się, rozwodzicie się. Koniec. Amba Fatima zablokowany i nie ma. Jesteście pewni siebie. Jesteście w swojej energii. I połowa miesiąca jest już dla was spokojna, bo pokonacie te trudności. Nawet jeżeli, kochani, to jest sąsiad sąsiadka, to czy ma prawo codziennie przychodzić? Kiedy wy chcecie pochodzić sobie w samych majtkach, czy ma prawo non stop od was coś pożyczać i nigdy nic nie oddawać? No właśnie dla wielu osób ten wyjazd otworzy oczy. Dla wielu osób przeprowadzka będzie w lipcu. Zmiana miejsca pracy, zmiana otoczenia i to będzie tylko dla Was na plus. Osiągniecie spokój, satysfakcję. Poczujecie się finansowo stabilnie. Konkretnie. Fajnie Was karta pokazała. W cesarzu będziecie rządzić swoim życiem tu i teraz. Tylko pamiętajcie o tym, że cechy charakteru, przywódcy, żeby Was nie odebrali jako takich surowych. Żeby Was nie odebrali, może, może dzieci, słuchajcie, czas najwyższy, dla dzieci coś zrobić, bo jeżeli, dajmy na to, jesteście kobietą i dzwonicie do tego tatusia, żeby przyjechał, wziął to dziecko, to może lepiej, kochani, zrobić to tak, żeby nie robić nadziei temu dziecku, tylko wysłać go na kolonie na wakacje, niech przeżyje coś, a wy wtedy sobie pożyjecie, tak? Macie czas na randki, macie czas na spotkania, na wyjazdy, a w miesiącu. Mhm. A w miesiącu lipcu będzie szansa, moje kochane single, na poznanie osoby statecznej. Osoby, która jest poważna, poważna, która myśli poważnie o życiu. Także, moje kochane single, rozglądajcie się, ale dużo zmian możecie przejść. Dużo. Ja sądzę, że jeżeli jesteście w związku i wasza osoba nie chce się zmienić, nie chce spokornieć. To wy stwierdzicie koniec. Ja stawiam granice. Teraz będzie tak i tak. Nie chcesz jechać na wakacje, pojadę sama. Tak. Karta śmierci. Nie ty, to będzie ktoś inny. Dokonacie takiej zmiany, tak jakbym powiedziała, ale takiej konkretnej, bo karta śmierci coś kończy. Czyli albo idziesz na moje warunki, albo żegnamy się. I to mamy w tej karcie. Spotkacie osobę, która będzie po rozwodzie. Spotkacie osobę, która będzie po trudnym rozstaniu. Spotkacie osobę, może i właśnie na wyjeździe, ale która będzie singlem, która nie będzie miała tam żadnej, wiecie, kogoś, tak jakiejś tam przeszłości trudnej, bo Wy już te trudności przeszliście wy już macie niektórzy dosyć samotności są osoby, które szukają pracy i ja widzę, że wy za tą pracą to wyjedziecie gdzieś dalej może i za granicę, może do innego miasta, państwa zobaczycie, że tam można zarobić czy się czegoś boicie? Nie wreszcie się przestaniecie bać bo trójeczka kielichów mówi o radości o zabawie, o szczęściu bardzo lubię tą talię, bo na nim mamy kochani bociana z dzieckiem. Także ja sądzę, że wiele z Was będzie chciało wreszcie się zdecydować na dziecko. Powiecie, teraz jest ten czas. Teraz jest czas na dzieci. Nie na pracę, a na dzieci. Karta Radzi. No proszę. Bądź sobą. Bądź konkretna, czy konkretny. Mów prawdę. Stawiaj granice w miesiącu, w lipcu. Masz ochotę jechać na wakacje? To jedź. Będą piękne. Poradzisz sobie. Poznasz <laughs> dużo fajnych, ciekawych ludzi. Jeszcze sobie dołożę. Tak. Ty się nie wahaj, bo te twoje wahanie sprowadzicie do tego samego momentu, gdzie byłeś. Czyli znowu się będziesz zastanawiać, czy mi się coś opłaci, czy mi się nie opłaci. Mam dzisiaj aniołki romansowe dla Was. I zobaczymy, co jeszcze chcą na lipiec Wam przekazać. Poprosimy o radę. Poprosimy o radę dla panienek. Wyglądajcie w miesiącu. Hmm lipcu atrakcyjnie, bo chodzi o Waszą atrakcyjność, żebyście były zauważane. Może w tym małżeństwie, w tym partnerstwie trochę przygasłyście, a teraz postawcie na atrakcyjność. Zachwycajcie się pięknem kwiatów, przyrody. Może do tej pory nie zwracaliście uwagę na wystrój, a teraz, tak jak powiedziałam, będziecie chcieli coś przemeblować, coś pomalować, żeby było piękniej. Tak? No to poprosimy o rady. Rady na lipiec. Wielkie szczęście. Cudnie. Idzie do Was wielkie szczęście. Zobaczcie, jakie zmiany. Ja Wam powiedziałam, że tu idą zmiany. Także druga połowa miesiąca będzie cudowna czy pojedziecie na urlop, czy będziecie pracować, czy dokonacie naprawdę personalnych zmian, idzie do Was wielkie szczęście, wielka radość, pieniądze, możliwość zajścia w ciążę, poznania fantastycznych ludzi, czegoś, czego się nie spodziewacie, może i gracie w Totolotka, może i kto to wie, to już niech każdy sobie tam do siebie dopasuje, ale zapytajmy, co, przed czym karta ostrzega, dobra? Jakie są ostrzeżenia? Nie warto się z kimś spotykać. Może tylko ty przyjmujesz gości, a ktoś cię nigdy nie zaprasza. Może ktoś nigdy nie daje ci kwiatów? Może nie dostajesz prezentów na urodziny, imieniny? Może nie warto do kogoś jechać? Może nie warto z kimś się teraz spotykać, składać wizyty, przyjąć zaproszenia? Bo czuję, że Was chcą zaprosić w miesiącu lipcu, a Wy musicie się poważnie zastanowić, czy Wam się to opłaci finansowo, czasowo i czy ta osoba Was lubi i nie obgada. Przemyślcie to dokładnie. I tym miłym akcentem będę się z Wami żegnać. Dziękuję bardzo za wysłuchanie horoskopu na miesiąc lipiec, moje kochane panienki. Pamiętajcie, że po burzy zawsze wychodzi słońce, będzie dobrze. Zróbcie porządek w waszym życiu. Oczywiście, że ten lipiec przyniesie wiele zmian. Wiem, że wiele osób z Was czeka już na stałego partnera i macie na to szansę, ale tak jak mówię, kogoś ze swojego życia będziecie musiały odciąć raz na zawsze. Dziękuję. Pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o komentarzu. Kto tutaj jest pierwszy, drugi raz nie ma jeszcze subskrypcji, zostawcie subskrypcję. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za wsparcie kanału, kochani, no i zapraszam Was też na czytania tygodniowe. Pamiętajcie, żeby sobie też sprawdzić ascendent, Wenus i Księżyc. Buziaki Wam wysyłam. Pa, pa panienki!